Cześć! Dzisiaj bez dżingla, bo od rana za oknami w Warszawie, ale przypuszczalnie również w innych polskich miastach, nawet na pewno, znowu słychać wycie policyjnych syren. Dzisiaj jest 28 stycznia 2021 roku, czyli dzień po publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej w sprawie aborcji w Polsce. No i cóż, jak wiadomo, kto mnie śledzi, ten wie, że raczej jestem zaangażowana w tę sprawę, bo dotyczy ona mnie, dotyczy moich sióstr, przyjaciółek, koleżanek, innych kobiet w Polsce. Więc 3 minuty o dzisiaj, jak zawsze, będą o książce albo o komiksie, który zrobił na mnie wrażenie, ale też o książce, która dała mi nie tylko do myślenia, ale też dodała mi dużo takiej energii, animuszu i właściwie poczucia odwagi. Więc dzisiaj się chciałam z Wami, niezależnie od tego, czy jesteście kobietami, mężczyznami, czy osobami, chciałabym się tą książką z Wami podzielić. Może już o niej słyszeliście, ale warto, myślę, po nią sięgnąć dzisiaj, jutro, zawsze. To Czarownice Mony Szolet. No cóż, ta okładka, choć książka wydana kilka lat temu, właściwie w 2019 roku, bardzo na czasie, Niezwyciężona siła kobiet. No i tutaj wiele by nie trzeba już było mówić, bo tytuł mówi sam za siebie. Tłumaczenie Sławomir Królak, oczywiście wydane, oczywiście, tak to trochę się składa, przez wydawnictwo Charakter z Krakowa, które zawsze i wszędzie wszystkim polecam, bo to świetne. Świetne wydawnictwo, projekt graficzny, jak zawsze Przemek Dębowski. On to potrafi dostosować, dać odpowiednie rzeczy słowo. No a książka ta to właśnie opowieść o czarownicach od zarania dziejów właściwie do teraz. Od stosów po internet, od właściwie znachorek po walczące na ulicach wielkich miast na całym świecie kobiety, ale też bardzo dużo eseistycznych nawiązań, dużo cytatów, dużo pięknych, wzmacniających słów, które, no nie wiem, mi dają poczucie, że nie jestem sama w tej walce, która trwa na wszystkich frontach, od internetu właśnie po ulicę, o walce o wolność, równość, braterstwo, siostrzeństwo i bycie człowiekiem właściwie, osobą, a nie ideologią, bo to wszystko się tutaj ze sobą spotyka. Więc serdecznie Wam tę książkę polecam. Czyta się ją świetnie, bo jest tutaj mnóstwo nawiązań. Autorka jest bardzo zaangażowana i też bada swoją tożsamość, swoje bycie w świecie. Jakiś czas temu robiłam tutaj na 3 minutach o rozmowę z Olą Szmidą i Wandą Hagedorn. No to jest na tej nucie, co twarz, brzuch, głowa, ten wspaniały komiks, który niedawno ukazał się w Polsce. A ja jeszcze i tak sobie przedłużam, ale co, wolno mi. Chciałabym przywołać z tej książki ze strony 194 z rozdziału Upojenie u szczytu cytat z równie wspaniałej kobiety, która mocno też ukształtowała całe pokolenia myślących osób, czyli Susan Sontag, wybitnej amerykańskiej eseistki. To jest cytat akurat dotyczący jakby pozwolenia sobie na naturalne starzenie się, bo do tego dotyczy ten rozdział. Ale te słowa są tak mocne i tak piękne, że chciałabym, żebyście je usłyszeli. Kobietom przysługuje jednak również inna możliwość niż ta, którą znamy. Mogą dążyć do mądrości, nie zadowalając się byciem uprzejmymi. Mogą stać się kompetentne, a nie tylko pożyteczne. Mogą być silne, a nie tylko urocze. Spełniać własne ambicje, nie tylko cudze, związane z partnerem czy z dziećmi. Mogą sobie pozwolić na naturalne starzenie się bez poczucia winy, buntując się tym samym czynnie, odmawiając posłuszeństwa przeciw konwencjom płynącym z podwójnych standardów stosowanych przez społeczeństwo w odniesieniu do wieku. Zamiast być córkami, usiłując pozostać w tej roli najdłużej jak to możliwe, córkami, które zaraz potem zamienią się w poniżone kobiety w średnim wieku, a następnie w obsceniczne stare kobiety, znacznie wcześniej mogą po prostu stać się kobietami i pozostać czynne jako osoby dorosłe, ciesząc się dłużej życiem seksualnym, do czego przecież są zdolne. Kobiety powinny pozwolić na to, by ich oblicze opowiadało o życiu, które przeżyły. Teraz mój ulubiony. Kobiety powinny zacząć mówić prawdę.
No, dużo kobiet w Polsce mówi tę prawdę, krzyczy tę prawdę na ulicach, ale ciągle jest nas za mało. Więc jeśli wśród moich followerek i followersów i osób niefollowujących są jeszcze osoby, które nie czują, że warto się zaangażować, to chodźcie z nami. Listy protestów są na ogólnopolskim strajku kobiet. Widzimy się. Jeśli boicie się protestować na ulicach, co też jest zrozumiałe, protestujcie tak jak możecie. Rozmawiajcie z ludźmi i po prostu róbcie coś. Dziękuję za uwagę. To był chyba najbardziej zaangażowany politycznie, feministycznie i właściwie emocjonalnie też, bo głos mi się łamie, odcinek 3 minut. O, przypominam, nigdy nie będziesz szła sama. I do zobaczenia. Dzięki.